obroty w kierunku biegu, bioderko wypychamy, jedziemy. Tak, jak są talerzyki. Chłopaki w drugą stronę, w kierunku biegu zawsze. Dobra, cały czas przodem do siebie. Zobacz, od razu, raz, 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 skoordynować ruchy. Na odległość stopy wystarczy, blisko siebie, jedziemy. Hop, hop, super, teraz dobrze. Ręce na barki, sztywno trzymam kolegę, koleżankę i przeplatankę robimy, tak? Drobne kroki, sztywno za barki się trzymamy. Jak wrócimy, zamieniamy się miejscami i drugi raz, drugim bokiem. Blisko siebie, odstawno-dostawny krok, a tutaj gramy sobie w łapki. Proszę bardzo. Tak. Odstawno-dostawny, a góra gramy w łapki. Teraz przodem, bliżej trochę podchodzimy i koncentrujemy się, każda przy swoim talerzyku. I zaczynamy przodem. Koleżanka zaczyna odstawno-dostawny, jak jest przy tym talerzyku, rusza druga strona. I cały czas się zmieniamy zygzakiem, czujni z drugiej strony. Przodem i odbijamy, czekaj. Teraz hop i już następny teraz hop. Cały czas na zmianę. Hop, druga strona bliżej. Hop, ruszamy. Dobra, trochę trudniej, tyłem to samo. Czekam, koleżanka jest przy pachołku, druga strona rusza. Tylko to. I już później będzie wychodziło. Hop. Tak, zerkamy przez ramię i odbijamy. Hop, i druga strona. Ja poprawię, jedziemy dalej, ja poprawię. I pojedynczo po prostej, teraz sobie podskakujemy w ten sposób. Robię rozkrok, skłon, podskok, skok. Czyli w momencie rozkroku dotykam podłoża. Pojedynczo po prostej jedziemy. Cały czas takimi podskokami. Cały czas podskok, słuchajcie. Podskok, rozkrok, skłon, podskok i do przodu. Przy rozkroku skłon w przód, kolanka proste. Jedziemy dalej. Poprzez, tak, odwrotnie teraz. Skłon robię, jak mam nogi razem. O tak. I po prostej sobie maszerujemy. Najpierw ręce do podporu, kolanka proste, stopy gonią. Idę dalej, ręce, hop, stopy gonią. I tak sobie maszerujemy. Maszerujemy, kolana z 5 cm nad ziemią, hop, plecy proste i maszeruję. Prawa, lewa, do przodu, proszę. Staramy się, tak? Kolanka nisko nad ziemią i do przodu nóżki. Nie, nie trzeba na boki, prosto idziemy. O, tak jest. Pozycja prosta, przed siebie głowa, kolano nisko z 10 cm, super. I trzymamy, ekstra. O to chodzi. I przepychamy się w przód. Skip A, taki pół skip A. Przez dwa po prostej talerzyki i dwa, trzy kroki takiego przyspieszenia do ostatniego, tak? Czyli robię pół skip A, nie zatrzymuję się i lekko przyspieszam. Bliżej podejdźcie, tu macie początek. Trzymam, trzymam i leciutko przyspieszyć z wyczuciem. Od drugiego, od połowy przez dwa następne, dosłownie dwa, trzy kroki. Nie na maksa, tylko tak z wyczuciem, delikatnie, żeby się trochę ożywić. Truchtamy sobie tyłem, też zerkam na ramię, tak jak do przodu biegnę, zobaczcie, ręce, wszystko pracuje, odwracam się i też dwa kroki. Przez lewe ramię możemy się umówić, tak? Biegamy ładnie, też rączki pracują, pięta do tyłu, kolano do góry, obrót i ruszamy. I robimy tak, dwa do przodu, jeden do tyłu, dwa do przodu, jeden do tyłu i tak do końca w dwójkach. Pierwsza rusza, powiem kiedy druga zaczyna, hop, i dwa do przodu, i już może druga. Dwa do przodu, jeden do tyłu. Hop, i jedziemy. Dobra, i tak bardzo żwawo, tylko lewa noga skip A robi przez wszystkie po prostej. Hop, szybko, kolanko do góry, nie tułów do kolanka. Jedziemy, jedziemy. I proste nogi w kolanach, przez dwa talerzyki, hop, hop, hop. I znowu lekko tułów do przodu i dwa, trzy kroki przyspieszenia. Łokcie ugięte, nogi proste. Dobra, i jeszcze ten nasz marsz taki, żeby na koniec podejdźmy bliżej. Cały czas jedna noga obok drugiej, tak jakbym skip A robił, ale nie odrywam nogi od podłoża, pięty w powietrzu i dynamicznie. Jedna noga obok drugiej, pięty w powietrzu, są wysoko. Skip A robię coraz szybciej do ostatniego talerzyka i tak troszeczkę dalej, z 20 metrów taka żwawsza przebieżka, nie? Czyli robię skip A szybko w miejscu, coraz szybciej w miejscu, lekko pochylam się, kolanko trzymam, super. Przeciwna ręka do przodu, do nogi i ruszamy. Z 20 metrów takiego przyspieszenia.